Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Niby praca ludzkiego ducha na ziemi. Ziemskie duchy, niby ludzie, cały czas podczas pobytu na ziemi udają, że pracują. Lecz zajmują się tylko gęstą materią, a ze sobą duchem lenichują. Tak są skostniali duchowo, gdyż tylko duch ożywia materię, a sama materia jest bez życia. I tak ziemscy ludzie ożywiają swoją ziemską materię, znów tylko materię, nadając jej sztucznego ruchu, nabywając sobie tak ułudę ożywiania materię elektroniką, maszynami czy urządzeniami. Tak się uspokajają, fundując sobie ciągle coś, czym pusty mózg mógłby błysnąć ziemsko, przed podobnie otępiałym duchem. Całość się nakręca i przenika wszystkie dziedziny tak zwanego życia ziemskich ludzi przez jednostronne, rozumowe, ziemskie bycie. Wszystko się ustecznia. Tak zwany wzrost gospodarczy i mocny upadek narodów na całej ziemi. Trudno takim duchom ziemskim pomóc, gdyż skoncentrowali się jednostronnie tylko na ziemskim. A religia czy nauka odeszła dawno temu od prawdy, grzebiąc rozumowo logikę myślenia i odczuwania. Jednak obecnie zaczynają się niektórzy budzić duchowo, gdyż mają światła wsparcie. Droga ukazuje się czysta i rozwojowa dla was duchy. Marność rozumowego bycia bez życia duchowego jasno się ukazuje, pokazując jego lichość. Cechy duchowe w nim ożywają i z prostotą małego dziecka poznają siebie oraz odkrywają w otoczeniu prawdę, która konkretnie wskazuje drogę. Odrobina wytrwałości i zaczyna się wszystko czysto widzieć, słyszeć i odczuwać. Większość otoczenia zaczyna odpadać, gdyż bez chcenia są przyjąć szlachetnego ducha w swoje szeregi, który na dodatek żyje i mówi prawdę. Po dniach, tygodniach czy miesiącach duch mocno się rozwija. Żyjąc duchowo widzi więcej ziemskimi oczami. Potrafi pracować codziennie ze słowem, rozróżniać i objaśniać to wszystko, co do jego świadomości zaczyna się zbliżać, aby przyjąć lub odrzucić. Taką radosną pracą zbliży się do ismanów, uczni prawdy lub do mnie. Wszystko zależy od specyfiki ducha, jego chęci zmian na lepsze, uczciwej pracy nad sobą duchem. To czytelne kroki rozwoju duchowego przemieniają was ludzkie duchy, a wasze promieniowania coraz czystsze kształtują waszą ziemską rzeczywistość. Popatrzycie wstecz i się uśmiechniecie pod nosem, że to, co wczoraj wydawało się nie do zrobienia, dziś wydaje się być banałem. Zobaczę, ilu z was tą drogą podąży, ilu już jest na niej. A brakuje wam tylko mocniejszego wsparcia. Wydarzenia końcowe ruszą z całą swoją mocą wszystkich z duchowego lenistwa, z rozumowego błędu. Przygotowani to przeżyją i się w przeżyciach wzmocnią. Lecz większość w przeżyciach zginie i duchowo podąży przez lej rozkładu na duchowo istotny poziom. Ci, co zostaną, znajdą mnie czy moich towarzyszy i z ogromnym zapałem rozbudujemy Królestwo Tysiącletnie na całej ziemi. Pracy jest dużo, a możliwości do zrealizowania się duchowo jest jeszcze więcej. Śpieszcie się. Przecież każdy z was już dawno podjął decyzję do swojego wzlotu duchowego lub do jego upadku.